Witam serdecznie. Po małej przerwie wakacyjnej przyszedł czas na kolejny odcinek wędrówek po Światowych Dniach Młodzieży. Ostatnio mówiłem o pierwszych moich Światowych Dniach Młodzieży, czyli o spotkaniu w Rzymie w 2000 roku, w roku jubileuszowym. I szczerze mówiąc, teraz mam taki mały problem, bo z jednej strony uczestniczyłem w tych Światowych Dniach Młodzieży, ale było to bardzo nietypowe uczestnictwo. Żeby to zrozumieć, muszę się trochę cofnąć w czasie. Otóż po tych moich pierwszych Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie ja w ogóle nie myślałem o uczestnictwie w kolejnych spotkaniach. Tym bardziej później pojawiły się wydarzenia, które jakby mnie utwierdzały, że raczej nic z tego nie będzie. Mianowicie rok po spotkaniu w Rzymie w 2001 roku byłem na urlopie, na wakacjach w Bułgarii. Pojechałem odwiedzić tam naszego współbrata, ojca Jacka Wójcika. Umówiliśmy się na jakieś wspólne wakacje w Bułgarii. I kiedy wylądowałem w Sofii, Jacek powiedział mi, że zapomniał o tym, że jest wizytacja generalna. I tak się złożyło, że razem z ówczesnym przełożonym generalnym, ojcem Sutherlandem McDonaldem, jeździliśmy jeszcze z tłumaczem, ojcem wtedy, Wieśkiem Śpiewackiem, dzisiaj biskupem na Bermudach. Jeździliśmy po całej Bułgarii. No i człowiek tam próbował coś się do przełożonego generalnego odzywać. Ja należę do tego pokolenia, które w szkole podstawowej miało język rosyjski. Później w szkole średniej też miałem rosyjski, próbowano uczyć mnie francuskiego. W seminarium była oczywiście łacina, greka, miałem włoski, niemiecki, ale nigdy nie miałem angielskiego. Więc znałem tylko podstawowe słówka, czy to z filmów, czy z piosenek. No i bazując na tych podstawowych słówkach próbowałem coś tam mówić do ojca generała, co wywoływało przemożny śmiech, reakcję u Wieśka Śpiewaka. I pod koniec tego pobytu, tej wizytacji generalnej, ojciec generał zapytał mnie właśnie, czy ja się uczyłem angielskiego. Mówię, że nie. To mówi, słuchaj, to w przyszłym roku zapraszam cię na kurs angielskiego do Waterloo, do Kanady, na miesiąc. I chyba tutaj bardzo wyraźnie widać, że Pan Bóg kocha grzesznika, czyli mnie, ponieważ kiedy wróciłem do Polski, opowiedziałem całą sytuację ówczesnemu przełożonemu prowincjalnemu już świętej pamięci ojcu Adamowi Piaseckiemu. Powiedział do mnie, słuchaj, napisz pismo na radę. Napisałem pismo na radę z prośbą o ten wyjazd, opisując całą sytuację. No i później ojciec Adam przyjechał, mówi, słuchaj Radek, stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żebyś jechał na miesiąc, pojedziesz na 2 miesiące. I tak się stało, że w 2002 roku na całe 2 miesiące wyleciałem do Kanady, do naszego domu w Waterloo, do Resurrection College. Tam mieszkałem razem z ówczesnym jeszcze seminarzystą, a dzisiaj ojcem Robertem Rapińczukiem. I przechodziliśmy przez ulicę, mieliśmy zajęcia angielskiego w Renison College przez 2 miesiące. I lecąc tam nawet w ogóle nie myślałem o tym, że przyjdzie mi uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Chociaż wiedziałem, że będą te Światowe Dni Młodzieży właśnie w Toronto, czyli to jest godzina jazdy, no może 1,5 godziny jazdy od Waterloo. W każdym bądź razie, kiedy przyszedł ten czas, mieliśmy akurat przerwę w zajęciach, bo to miesiąc trwały jedne zajęcia, a później trwały drugie. No i dostaliśmy samochód, mieliśmy samochód do dyspozycji i z ojcem Robertem mieliśmy okazję uczestniczyć, przyjechać do Toronto. Zresztą w samym Toronto mieli jako zmartwychwstańcy, nie wiem czy teraz, ale mieliśmy wtedy dom. Tam mieszkał ojciec Józef de Viveiros, który też był bardzo mocno zaangażowany w organizację Światowych Dni Młodzieży. Spotkaliśmy się z ówczesnym nowicjatem prowincji amerykańskiej i kanadyjskiej, którzy też jechali na te Światowe Dni Młodzieży. W każdym razie mogliśmy udać się na Downsview Park, czy to jest takie stare lotnisko, gdzie były spotkania, gdzie odbywały się właśnie spotkania z Ojcem Świętym.
w ramach Światowych Dni Młodzieży i mogłem uczestniczyć. I szczerze mówiąc, kiedy tak sięgam pamięcią wstecz do tego spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Świętym Janem Pawłem II w 2002 roku, to z perspektywy czasu ja widzę, jak bardzo aktualny jest i temat, i to, co Jan Paweł II do nas wtedy głosił. Tematem Światowych Dni Młodzieży w Toronto w 2002 roku było hasło zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Na to się nakładał bardzo fajny, bardzo piękny hymn Światowych Dni Młodzieży, tłumaczony na polski Światło Świata, Light of the World. Czy trzeba pamiętać, Kanada jest dwujęzyczna, jest także francuskojęzyczna, więc można też powiedzieć Lumière du Monde. Ten hymn, naprawdę refren szczególnie, gdzieś tam zapadał w ucho. Natomiast to, co ja dziś bardzo mocno pamiętam, to dwie rzeczy. Jedna bardzo prozaiczna, a druga bardzo, 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 bardzo mocna. Ta pierwsza, prozaiczna, przyjechaliśmy we dwóch do Toronto, zostawiliśmy gdzieś tam na jakimś parkingu samochód, udaliśmy się środkami komunikacji miejskiej na Donzio Park, na to lotnisko, gdzie było spotkanie z papieżem, i tak błąkaliśmy się, praktycznie nie mając ani wejściówki, ani nic. W pewnym momencie ja wtedy pracowałem, tak jak i dzisiaj, wtedy byłem w Warszawie jako wikariusz, i spotkałem grupę ze wspólnot neokatechumenalnych z parafii Ojców Paulinów na Długiej. Oni mnie rozpoznali i nas przygarnęli. Także najpierw to czuwanie nocne, a później kolejny dzień właśnie byliśmy z tą grupą. Przy czym my z ojcem Robertem po zakończeniu tego czuwania nocnego około 11 w nocy wróciliśmy środkami lokomocji do naszego domu zakonnego i spaliśmy w domu zakonnym. Nie mieliśmy ani karimaty, ani śpiwora, ani nic. I to też znowu dla mnie to był znak miłości Pana Boga do mnie, ponieważ w nocy było oberwanie chmury. Kiedy my wczesnym rankiem, tam około, jak dobrze pamiętam, około godziny 6, 7 rano z powrotem wracaliśmy na Donzio Park, widzieliśmy namioty stojące w wodach, wszyscy mokrzy, wstawali, budzili się, przemoczeni. Później wyszło cudowne słońce, więc była okazja, że większość tam wyschła, ale kiedy rano żeśmy tam szli, no to dziękowaliśmy Panu Bogu za właśnie za to, że mogliśmy spać pod dachem. I to taki niby prozaiczny fakt, ale też dla mnie osobiście pokazujący, jak Pan Bóg się o nas troszczył. Natomiast to, co było mocne, to wynikające z hasła Światowych Dni Młodzieży przepowiadanie świętego Jana Pawła II. Ja do dziś bardzo mocno to pamiętam w kontekście tego: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Podczas czy tego nocnego czuwania, czy później homilii na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, papież mówił, zadawał pytanie: na czym macie budować ten dzisiejszy świat? Na czym wy swoje życie chcecie budować? Wzywał do wyboru życia, a nie śmierci. Prawdy, a nie kłamstwa. Też nawiązywał do wcześniejszych wydarzeń, bo to trzeba pamiętać, to był 2002 rok. W kontekście tego budowania nawiązał do tego, co było rok wcześniej, czyli do zamachu na World Trade Center. Zresztą wtedy myślano, że po tym zamachu, które było bardzo mocno taką ikoną ówczesnej rzeczywistości, bo uderzono w coś, co było jakby centrum świata, potęgę Stanów Zjednoczonych, spodziewano się, że przyjedzie bardzo mało ludzi, a na zakończenie, na tej mszy kończącej Światowe Dni Młodzieży było około 800 tysięcy ludzi z całego świata, więc to też jakby na przekór temu światu. I też wspominając o tym wydarzeniu, Jan Paweł II właśnie wzywał do życia, do wyboru życia, a nie śmierci, wyboru prawdy, a nie kłamstwa. Na czym budujecie? Ja widzę, jak to bardzo aktualne są słowa chociażby dzisiaj, w kontekście dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszego świata, to wezwanie do wyboru życia, a nie śmierci, wyboru prawdy, a nie kłamstwa. Miałem okazję uczestniczyć w tych Światowych Dniach Młodzieży, chociaż nie w ramach jakiejś pielgrzymki, nie w ramach grupy, która z Polski
wybierała się na te Światowe Dni Młodzieży. Miałem okazję tam być, za co jestem Panu Bogu wdzięczny. Chociaż mówię w trochę innym wymiarze, bo tylko te dwa dni uczestniczyłem. Chociaż mieliśmy też na przykład okazję wcześniej, co dla mnie był pewnym takim szokiem kulturowym, uczestniczyć na rozpoczęciu Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, w diecezji Kitchener. Waterloo, miejscowość, gdzie żeśmy nocowali, graniczy z miejscowością Kitchener, więc tam mogliśmy też uczestniczyć, zresztą spotykając też grupę z naszej parafii zmartwychwstańczej z Wildy, z Poznania. Więc jestem Panu Bogu wdzięczny za to doświadczenie, za tę inną też formę uczestnictwa, a szczególnie za te słowa, które do dziś są żywo w mojej pamięci, w moim myśleniu. I gdzieś na pewno bardzo mocno wpłynęły także na moje patrzenie, na moje myślenie. Pozdrawiam, do następnego odcinka.